Więc skoro zaczęliśmy ten nasz piękny rytuał od jednego macha bucha, musimy przejść do kolejnego kroku, który jest niezbędny, żeby poznać przeznaczenie. Do jakiego? Chodź, czarny. Idź chodź za mną. Tutaj masz butelkę wina. Musisz się napić. Nie widzę. Dwa łyki. Nie więcej, nie mniej. Mogą być takie do końca, wiesz, całą buteleczkę. Jeden łyk, no. Teraz ty jeden łyk, później ja znowu jeden łyk. To tak po koleżeńsku widzę. Tak, tak, żeby było rzeczywiście no całujemy, bo to jest... Żeby tylko kole wystarczyło. Tak. Łyki pokoju. No nie, ale tak naprawdę chodzi o to, że... Łyki pokoju, tak. Bo wiesz, chodzi o to, że... Jak się... dojeżdżam tam, do ciebie. Nikt mnie nie słucha, kiedy przeprowadzą rytuał! No ja ciebie słucham. Natychmiast pijesz dwie łyka. Bo pamiętaj, że to rytuał cielesny, dlatego musimy się pocałować pośrednio. W ten sposób. Dobrze. To teraz chodź za mną. Z tobą nie gram. Chodź za mną! Chodź! Bo musimy szybciej rytuał przeprowadzić, bo będzie za późno. Musimy się spieszyć. No. Wchodź teraz do garderoby. Do garderoby. Jezu, czekaj, jestem w łazience. Nie w tej stronie, tutaj. Aaaa, teraz do garderoby nosek. Wchodzisz. Tak. Tutaj biegasz w kółko trzy razy, trzy okrążenia. Raz. Jakbyś był na WF-ie. Dwa. Okej. Okay. Trzy. No, ale nie więcej. Ale nie więcej. Wtedy wchodzisz do łazienki. Okej. Okay. Krzyczysz, znajdę cię. Znajdę cię! Znajdę cię! I wtedy idziesz tutaj i idziesz do łóżka. Razem z drugą osobą. Ty możesz pierwszy się położyć. Ale ja mogę położyć się tylko ja sam. A, no to się połóż. O Jezus Maria, leżę. I to jest ten moment na cięcie, bo właśnie stracił dziewictwo. Na razie.